Czy ten odcinek był nagrany do przodu? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym już nie jeden sezon zrobiliśmy do przodu. Otóż to, w ogóle bardzo ci zazdroszczę, że ty już zdążyłeś ustrzelić fryzjera, tak. Ja jeszcze nie. Moi drodzy, na samym początek, w ogóle zanim powiemy co odcinku, to chcieliśmy powiedzieć, że tak, rzeczywiście gdzieś tam był mem okołokanałowy z tymi odcinkami do przodu. Szczególnie, że wszyscy youtuberzy zaczęli też tego używać. Tak. Ale my jesteśmy OG nagrywanie do przodu. Otóż jeszcze to. Za czasów, jak kiedyś współpracowaliśmy z Ziplo, tak. I się nagrywało na sezon 2, 3 miesiące. Na 3-4 miesiące nie, do przodu. Chyba nie zrobiliśmy, nigdy 3 zrobiliśmy. Ale 3 tak. Jakie miałem, jak mi się rodził dzieciak, zrobiliśmy tak, na 3 miesiące do przodu. Wtedy, tak, zrobiliśmy, więc moi drodzy, przede wszystkim najważniejsze, cieszymy się, że mam nadzieję, że zostaliście wszyscy w domach. Nie wszystkim nam było łatwiej, generalnie nie była to fajna, prosta sytuacja. To mieliśmy... znaczy, ta sytuacja cały czas trochę trwa. Tak, jakby nie patrzeć, cały czas ta sytuacja trwa, mieliśmy nadzieję, że już teraz będziemy siedzieć i mówić, ale to było kiedyś. Tak, ale nie, mamy ale wspaniały zespół ludzi, który wiecie, pomógł nam w to wszystko zrealizować, którym dziękujemy. No i co, mam nadzieję, że materiały, które dostarczaliśmy wam się podobały, a teraz przechodzimy do właściwego odcinka, ale nie zapominajmy o Instagramie na dole. I teraz idziemy. W dzisiejszym odcinku będziemy rozpoznawali burgery, a konkretnie będziemy musieli je przypisać do konkretnej sieci fast foodowej. Ale nie będzie to takie proste, moi drodzy, bo przed nami są te burgery, a ja od rana tak. Dzisiaj nic nie jadłem. To jest pierwsza trudność tego odcinka. Druga jest taka, że Hubert, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale będziemy oglądali reklamy burgerów, tak? Tak, będziemy oglądać po zdjęciu, które jest w restauracji, jako zdjęcie poglądowe okay. Do tego burgera. Okej. Okay. Okay. I będziemy wiedzieli, tam będzie napisane, jaka to jest knajpa, nie, tak? Nie będzie właśnie. Wszystko jest okay. Pod jakiegokolwiek logotypu, jakichkolwiek brandów. Czyli widzimy to zdjęcie same... logotypu, widzimy je tutaj i musimy powiedzieć, jaka to jest restauracja, tak? Widzicie tak, widzicie zdjęcie burgera okay. I waszym zdaniem będzie wskazać, który według was burger jest przedstawiony na zdjęciu, a w rzeczywistości wygląda właśnie w nieco pewnie inny sposób. Chociaż zobaczymy. Zobaczmy. O właśnie, jeszcze powiedzmy tylko słowem, co? Tak. Kto gra? Max Rim Burger, Pasibus, KFC, McDonald's, Burger King i Bobby. Tak. Dokładnie tak? Wszystko wymieniłeś. Ale oni... Przepraszam cię bardzo. O Jezu, ale jestem samolubek. Ale widzowie widzą. Tak. Dobra, super. Wszystko cały czas widzicie na naszym tutaj interfejsie, dodanym całkowicie cyfrowo. Grymy. Ale fajnie to by... No, Dawid jest kozak, nie? Maskowanie król. Dobra, okej, idziemy do pierwszej rundy. Który burger jest przedstawiony aktualnie na zdjęciu? To no. Jest ten na Maxa na lewo i wydaje mi się... Nie, poczekaj, na razie... Dobra, na razie zostałem, tak. Na razie podejmijcie jakby decyzję, jak myślicie, który to jest burger, pomyślcie. Dobra. Na 3-4 podajcie absolutnie mi odpowiedź nie ten, pod względem nie numeru. Chodź. I my będziemy zapisywać, jeżeli zgadniecie, który to jest burger, dostaniecie punkt, a potem po wszystkim będziecie mieli możliwość, żeby odgadnąć, który burger jest z której knajpy. No dobra, ja wiem. No chyba nie mam tu innej możliwości raczej. Nie ma innej możliwości. No bo jeszcze wahałem się między 5 a 6 przez sekundę. No. Ale no chyba... Zauważyłem jeden ważny szczegół. Ale dobra, to pokażmy razem. Zaraz, 3-4. Okej. Okej. Odważnie. Tam nie ma sera według mnie. Ale na bułce jest przecięcie. Okej. Okay. No właśnie, na bułce jest... Tutaj nie ma przecięcia na bułce i ta bułka jest dużo ciemniejsza. Ale mi pasuje, że... Nie wiem, czy to jest mięso, czy coś innego, czy to... To tak, mi pasuje. Ten kurczak wygląda no. Identycznie jak tutaj, to jest kurczak, chyba to jest jakiś placek zmieszany. Tutaj też. Tutaj prawda. Trochę też, tutaj możesz trochę mieć też. Rację, możesz mieć rację. Dobra, no ja wskazuję na 6, będzie na 4. Dobra. Okej, okay, dobra. To czas na kolejnego. Dawaj, dalej. Z której restauracji jest ten burger? Uuu. Który numer? Pomyślcie i na 3-4 podajcie mi odpowiedź. Co? Absolutnie. O cholera. No, obok to nie stało. Obok to niczego tu obok nie stało. Obok to nie stało, tylko pytanie, do którego obok to stało. Okej, okay. Wydaje mi się, że chyba wiem. Chyba jestem gotów. Który z tych wołowych burgerów to będzie? No. To na który to będzie? Dobra, nie? Jestem gotowy. Dobra, 3-4. Czyli by dwoje na piątkę? Tak. Dwoje tak. Na piątkę. Bo jest mięso, jest sałata pasuje, a tutaj jest mięso i sałata jest na mięsie. To prawda. Czy kolejny burger? Okej, okay, no to no. Mamy odpowiedź. Mamy automatyczną odpowiedź tak. Praktycznie, bo to jest w przeciwieństwie tego, jeżeli no, czyli chodzi o jadałem, no, czyli jadałem drugi raz, daję to samo, ja daję znowu 6. Okej. Okay. Ja daję teraz 6. Mhm. No i teraz, moi drodzy, z kurczaka przechodzimy w takim razie do wołowiny, części wołowinowej. Skąd jest ten burger? To będzie ten burger. Mhm.
Jest bardzo, jest to jest zdjęcie rzeczywiste, to nie jest tak. Zdjęcie podrasowywane. Swoją drogą, czy jest trochę podkręcone, delikatnie. Ale jest bardzo ciekawy materiał na przykład McDonald's, rzucie McDonald's kanał. Jak powstaje ich zdjęcia, dlaczego one są tak wyeksponowane, jaki jest tego sens? Że wystawiają, bo generalny cały koncept polega na tym, że wystawiają każdy składnik do przodu i dają go naprawdę w ilości minimalnej, ale żeby stało jak najbardziej i to nie ma pokazać właśnie, że tego produktu jest aż tak mocno, że to jest tak mocno napakowane, tylko oni to tłumaczą na zasadzie, żeby pokazać cały przekrój burgera. Tak. Wszystkie elementy jego, tak, taki jest zamysł. I oni jeszcze dodatkowo to robią z strzykawkami i tak dalej. W sensie bardzo fajna praca. Chciałbym kiedyś spróbować to odwzorować. No. To muszę zrobić kiedyś taki odcinek, że próbuję odwzorować. Próbujmy, zobaczymy, dobry pomysł. Jeszcze mieli narzędzia. Dawaj dalej. A ten burger? To jest to. Poczekaj. To jest... Nie, to biorę. Czekaj, bo... Nie, ja zostaję przy moim. Dobra. Ja zostaję przy mojej decyzji tutaj. Dobra. Dobra. No i moi drodzy, ostatni burger w naszej dzisiejszej klasyfikacji. Skąd jest ten burger? Chyba masz, chyba wygrałeś 2 punkty, chyba będą straty, 3 nawet chyba. W takim razie. Ale poczekaj, bo to jeszcze nie wszystko. No, dobra, to jeszcze nie pierwszą, wszystko. Pierwszą część w takim razie zakończymy już wynikami. Powiem wam, że jeden z was trafił komplet. Mandzio. Mandzio trafił, Mandzio, się, Mandzio komplet. Trafił komplet. Mamy 6 do 4. 6 do 4, no Mandzio trafił komplet tam. I teraz czas na największą zabawę. Zaczniemy, Ignacy, od twojej strony. Mhm. Po kolei zastanówcie się w takim razie, z jakiej restauracji pochodzi ten burger. I spróbujcie wbić odpowiednią flagę. Dobra, w burger. Jeszcze raz, jakie ja tutaj mam restauracje. I które to na pewno nie będą. To nie będzie Kevs. Chyba wiem. To nie będzie Max. To nie będzie ani Max, ani Mac. I to nie będzie Król. To jest jeden z tych dwóch. Poczekaj. Ja się z tobą tutaj posłucham. Bobby? Posłucham no. Się twojej tutaj decyzji. To teraz może ja pierwszy, żeby nie było... Ale widzę, że mamy chyba też, idziemy. Okay, okay. Pasibus, pamiętasz tą bułkę? Tak, jest bardzo bułka łatwo. I też powiem, że moim zdaniem troszeczkę bardziej apetycznie też wygląda, no. Że odrobinę bardziej apetycznie. I teraz ty. I teraz zaczynają się troszeczkę schody. Znaczy ja chyba wiem, co tu chcę dać. To teraz ja pierwszy, czy ty teraz pierwszy? Teraz ty pierwszy, ale poczekaj jeszcze chwilę. Zastanawiam się, czy to jest Max, czy... Bo Mac ma... albo... To może być Burger King. Tylko czy oni mają takiego kotleta tam? Wydaje mi się, że nie mają takiego kotleta. I teraz ja pierwszy polecę, żeby nie było. O! Ja też. Aha, okej. Okay, kurde, dobra. Mamy wszystko tak samo. Czekaj, 3, 4. Dobra, poczekaj, to może ustalmy sobie już 2 w głowie, po prostu bijemy naraz, dobra. Żebyśmy wiedzieli. Poczekaj, ja tylko pomyślę jeszcze. Dobra. No, 3, 4. Okej, czy mamy komplet? Identyczne odpowiedzi. Identyczne odpowiedzi. No jasne, wygrałeś po pierwszą rundę, no tutaj już nie masz prawa przegrać, ale... Wszystko poszło tak samo. No, ale próbowaliśmy na zmianę tutaj. Chodź za tokiem rozumowania pójdziemy. Dobra. Dobra, to od której strony tu jest? Ja mogę tak, zatem po pierwsze, tutaj jest sałata bardzo makowa, że ona jest zawsze taka mega mocno zielona. Oni też zazwyczaj dają sałatę na mięso, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja wiem inaczej, ja byłem bardziej pewien kurczaka tutaj, że on jest KFC-owy i wykluczając no dałem tu maka. I tutaj również bułka. Bułka ma trochę sezamów, KFC i... Chyba ma więcej. To za Burger Kinga, bo ani to mi nie był Burger King, ani to, ani KFC te. Nie ma w ogóle takiego produktu u siebie. Ich longer nie ma sera. Ich longer nie ma sera, to i prawda. Nie ma tyle mięsa. Tak, to prawda. I więc jakby też dałem tutaj... Max... To jest chyba Zinger, jeżeli się nie mylę. Być to jest McChicken, to jest Zinger, to jest coś z... Burger Kinga. To wtedy Max tutaj... To jest Max. Max ma tą bułkę charakterystyczną. Tak. Dla mnie to jest jego wielkość, to jest Max. Pasibus to byłem prawie pewien, przez ich bułkę, ogórki, przez tak, ogórki i tak dalej. I całe? Ten sos w sumie nie zwróciłem uwagi, bardzo dobrze ten sos wygląda. A, tutaj jest, no. No faktycznie. I... No i Baby Burger, tak. To Baby Burger. Powiem wam tak, że no dawno tak spektakularnie znaliście się na wszystkim, bo to są wszystko poprawne odpowiedzi. Ja powiem ci, że miła rehabilitacja po odcinkach, tak. W których potrafiliśmy na napojach gazowych tych z cukrem i bez cukru się wywracać. Miła rehabilitacja. Tak. A czy Mandzio, mówiąc w skrócie, zebrał tu komplet, ja bez 2 punktów? Tak, Mandzio zebrał komplet. No, Mandzio, no to takie zwycięstwo. Nagrodę mogę sobie wybrać burgera. Którego chcesz zjeść? Który jest ciepły. Żaden. Trochę żaden. Ale wszystkie możemy ogrzać. Wszystkie ogrzejemy, sobie zazjemy. Tak. Ja inaczej, chyba o tego sobie zaatakuję. Duża część naszego planu dzisiaj nie jadła niczego, więc zapewne dziarsko kończymy ten odcinek. Widzimy się w każdy wtorek oraz sobotę o godzinie 18. Cześć! Cześć!